Witam was serdecznie, z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek z Wizygotów Attila Total War. No i nie, naprawdę nie wiem, nie mogę powstrzymać tego głodu. No po prostu kurwa, nie mogę. Moi ludzie od niego giną. Nawet przyjęcie takiej osady będzie problemem. Odpiszemy plik, bo może uda się to automatykiem rozegrać. O, udało się. Teraz nas przyjdzie pół armii, ale trudno. Napraw żarcie. Co tu, coś tu jeszcze żarcie daje? Nie. Więc nic więcej nie jest potrzebne. Talentum. Żarcie. Dobra, tutaj. Cesargutę. To też zapiszemy. Auto. Tu przegraliśmy chyba. Tak. Tutaj przegraliśmy. Więc czytamy i musimy rozegrać to sami. Ale fajna animacja. Fajna animacja, fajna tapetka. Fajny obrazek. No. A tam co? Tam jest co? Attila? Nie powinien tam być. Dobra, jest tylu samo na tylu samo. No nic, no trzeba z tym walczyć, bo oblegać tego nie ma co, bo nasi tylko będą umierać, a nie oni. Cesar Gusta. No tu jest więcej ludzi, więcej armii, przez to, że no, w tym mieście jest... było produkowane wojsko, no nie? Czyli większe topornicy, tak jak tam, więc garnizon jest większy przez to i zobaczcie, czym ja nie mogę go pokonać. Nie mogę go pokonać tym. Arr. Cesar Gusta. Jak przyjmiem to, to stanie nam tylko to miasto na północy Swebów i byśmy mieli koniec z nimi. Ale nie, musimy jeszcze pokonać przy okazji. Tego kogo? Którędy tu się dostać, żeby kurwa nie mieć takiego strzału ze strony wroga? Do dupy, bo stąd będą strzelać, jeżeli stąd atakujemy. Jak będziemy chcieli toczyć, to będą mogli z nas, stąd strzelać. No to jest kurde, naprawdę chore miejsce. Włóczników musimy zostawić na konnicę, na wodza. Men of Germania. Dobra, szturm men. Wybiegniecie środkiem. Wy na wieżyczkę szybko ją spalić. Wy obserwujcie. Posiłki wroga. Gdzie? Nie widzę ich. Dobra, mniejsza w to. Barykadę tu postawili. Tak, automatycznie. A wy przejdziecie szybko tędy. Nasze procki będą strzelać w nich. Co takie rozproszeni jesteście? Tak jest, strzelać w nich, strzelać. Postawcie piki. A
A wyspali się w końcu to? A dobra, już obrażenia do ognia dają. Szybko z tej strony teraz. Dawać, dawać, dawać! By tam konica tamtędy przejdzie. Jakoś dalej, dalej cisnąć, cisnąć. To jest wódz, tak? A tu jeszcze gdzieś... Właśnie! Włócznicy nie będą... Niech sami się leją tam. Ała! Dalej wszyscy tutaj. Załatwcie tych toporników szybko. Dalej, wkurwić się, dobrze. Dobrze, nasi sobie poradzili z topornikami. Teraz tylko załatwić tych koni. Taką konicę, no. Ci gdzie spierdalają? Przestańcie leść tam. Ja pierdolę. Na harcownikach zginął. Are you kidding me? Nie wiem, idźcie, zajmijcie to, bo na razie na nic się nie przydacie. No gin wodzu jakiś wrogi, no. Dobra, ci migoczą. 20 zostało. Dobra, łucznicy nie żyją. Trzeba przestraszyć jeszcze tego wodza do końca. Kurwa, te toporniki jeszcze idą. Teraz będzie przejęte. Dobrze. Strzelać w toporników. Trzeba jeszcze ich załatwić, o Jezu. Kawaleria tam. O, można nawet przyspieszyć. A topornicy słabo z defensywą. Więc procarze ich tam ciurlają. Już 40 padło. No, nawet nie doszli. Sami procarze ich wyciskali. No, zajebiście. Świetnie, świetnie. Pokonaliśmy, straciliśmy pół armii na tym. Ale jest zdobyte miasto. Ta armia i tak się nie nadawała do otwartej bitwy. Straciliśmy włóczników. Dobrze, topornicy żyją. Cesar Gusta, nasza. Od razu. No, tutaj było największe skupisko. Żarcie, no to... Korupcja, nie? Morale.
Werbowanie to też nie. Zapał, zwiększymy sobie. Werbowanych to nie. To od razu te. Nie możemy go zaatakować, szkoda. Dobra, my spierdalamy dalej. No tutaj nas Burgundowie cisną, mam nadzieję, że się zatrzymają na tym, nie będą schodzić na dół, tylko na Ostrogotów pójdą. A ci mnie dalej tu oblegają. Zostało 5 tur, a oni giną cały czas. No, nie się ruszyć. Co tu się dzieje? Swebowie ruszyli za nami. Gates znowu splądrowane. 500 za naprawę. Fuck. 1400. To już nie ma sensu tutaj naprawiać. Nie ma żadnej tej. Splądrowania jest 13. Masz. Już w Segowi. Baskowie tyle. Dorwali nas. I know what the fuck! Ja jebie, ile tego tu wyszło? Maurowie się pojawili. Co, kurwa, chmara Maurów. A więc tak, no, armię straciłem pod tym. Nie, ludzie, nie, to nie ma sensu. Chodzi o ten odcinek. Dokleję go, nie wiem, czy go doklejać, czy nie. Nie, no nie dokleję go, bo trwa za długo, żeby dokleić do tego. Nie wiem, skończymy tą serię, naprawdę. Ja nie mam sił grać tymi Hiszpanami. Ja nie wiem. Tu trzeba na pewno ogarniać ten system Matyli w tak dobry sposób, żeby no, nie doprowadzać do takiej, kurde, wojny domowej. No ale choćby nie wiem, jaki poziom trudności wziął, to i tak jest, kurwa, ciężkie. W chuj. Nie chodzi mi o to, że bitwy z przeciwnikiem przegram, bo wygrywam te kurwa bitwy wszystkie, które stoczyłem z przeciwnikiem na otwartym terenie. Nawet jeżeli była równowaga jeden na jednego, no, chociaż trochę przegrywałem, to wygrywałem te pieprzone bitwy. Ale do chuja! Dlaczego na samym starcie jest taki kurwa chaos w kraju? No ja pierdolę, no rozumiem, że są daleko od domu, że są koczowniczym trybem życia i nie chcą się osiedlać. No ale to ja pierdolę. Z czego wy chcecie wyżyć? To po pierwsze, dlaczego kurwa się buntują? Bunty doprowadzają do utraty wiosek. Utraty wiosek doprowadzają do tego, że nie mam kurwa żarcia. I jeszcze w dodatku wszystkie okoliczne kurwa plemiona mnie atakują. Jebać! Po prostu. No nie mam słów na to. Wkurwiłem się, powiem szczerze. Wkurwiłem się na ten dodatek. Nie, ja kończę tą serię. W dupie mam to. Nie wiem, nie wiem, kurwa, nie wiem. Wypierdalać mi z tym. Sprawdźmy sobie tylko. Kurwa, na chuja mam sprawdzać? To nawet nie ma sensu sprawdzania. Bo tu mi pisało, że początek jest łatwy. Chuja prawda. Ten początek, kurwa, nie jest łatwy. Mimo, że mam przeciwnika jednego, to nie jest łatwe. No, nie, no, co, no, Wizygoci.
Chuj terenu! Zajebiście! Zobaczcie, to jest tylko wróg, to jest tylko ci pokazane, z nimi się nie przejmujcie. Początek łatwy, chuj. Jeszcze Burgundowie nas tu atakują, albo Frankowie, to jest 100% pewne, że w 1035 roku, albo 1036, zaatakują nas albo Burgundowie, albo Frankowie, w zależności, który będzie wygrywał. Atakują nas Swebowie od samego początku. Dobra, to jeszcze zrozumiem. Baskowie by zaatakowali, zrozumiem, bo oni są wolności. Bo ja tu przylazłem. Ale na chuj Berberom atak na mnie, no. Gdyby oni jeszcze przejmowali te wioski, a nie plądrowali, to też bym się cieszył. Bo można co, ma co odbijać, a nie, że ja wszystko muszę naprawiać. Jep, 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 jep. Duża szybkość nawracania. Brak kary do ładu publicznego. No nie. Ja chyba naprawdę zacznę grać rzymską inwazją następną serię. No bo co, Ostrogoci początek mają normalny, spoko, ale oni walczą z czym? Z Berberami i z Rzymem. No dobra, to w sumie Ostrogoci też powinni mieć git, chociaż zobaczyłem, jak oni stoją z tym ładem publicznym zjebanym. Wandale wydają to totalnie przepierdolone, bo nie to, że Rzymianie tutaj nakurwiają, potem Maurowie aż atakują. Właśnie, Rzymem też nie będzie łatwo, przejmę Wandalów, to mi Maurowie przyjdą, no. Jeszcze Ostrogoci się rzucą. A co? Jak można? To co? Dobra, ja się z wami żegnam. Ja nie mam sił na razie na to, ale jestem w stanie nagrać coś od razu dla was, więc pod tym filmem napiszcie po prostu mi, jaką frakcję wziąć zamiast tych pieprzonych Wizygotów. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia.